Rzecznik konsumentów ma powody do zadowolenia. Niemal wszyscy hotelarze czy restauratorzy w Legnicy podali mu bowiem rękę w ramach akcji Stop dla nieuczciwych pokazów. Niechlubnym wyjątkiem jest hotel Admirał, który wciąż przyjmuje firmy planujące sprzedawać garnki czy pościel po okazyjnych, choć w rzeczywistości drakońskich cenach. Jego właściciel robi to nadal, mimo obowiązujących obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. W Legnicy w ciągu roku przyłączyły się praktycznie wszystkie hotele, restauracje, sale weselne. Wszyscy legniczanie, tak naprawdę, bo przedsiębiorcami są legniczanie głównie, nie organizują takich pokazów i nie ma w Legnicy tych pokazów. To jest jedyne miejsce, w którym są pokazy i niestety, jak widać na razie, nawet w związku z obostrzeniami, no, nie rezygnują z tego, no więc jest to moim zdaniem już praktycznie karalne. W myśl rozporządzenia z 6 listopada zgromadzenia powyżej 5 osób są zabronione, a najbardziej zagrożeni zakażeniem seniorzy, którzy przecież stanowią główną grupę docelową organizatorów pokazów sprzedażowych, mają pozostać w domu i opuszczać go wyłącznie w pilnej potrzebie. Z tego co wiem, to takie pokazy są właśnie robione dla osób starszych. One są najbardziej podatne na tego typu, że tak powiem, namowy i reklamy i one z tego najczęściej korzystają i to jak najbardziej jest w tym momencie niewskazane ze względu na ten stan epidemii i tej pandemii, który mamy, bo osoby starsze są najbardziej narażone na to, że przebieg u nich zakażenia będzie bardzo powikłany albo czasami tragiczny. Na tym nie koniec kontrowersji. Decyzją wojewody sprzed tygodnia ten sam hotel ma stać się izolatorium dla osób z podejrzeniem koronawirusa, w sumie dla 58 osób objętych opieką pielęgniarsko-lekarską. Dojdzie więc do sytuacji, że w murach budynku nad izolacją potencjalnie zakażonych czuwać będzie ratownik medyczny. W tym samym czasie przypadkowe osoby, głównie seniorzy, spotkają się na dużej sali w ramach pokazu sprzedażowego. Na pewno w tym okresie takich spotkań tam nie powinno być, tym bardziej, że ten obiekt został wynajęty przez szpital jako rezerwa pod łóżka dla osób w izolacji. Także to jak najbardziej to razem to nie może funkcjonować. Tymczasem przedstawiciele legnickiego szpitala nie mają obaw co do działalności izolatorium. Przekonują, że pacjenci będą przebywać w oddzielnym budynku i nie dojdzie do kontaktu z osobami postronnymi. Co jednak najistotniejsze, wybór miejsca był skrajnie ograniczony. To jest, myślę, że taki pozytywny aspekt naszej współpracy z hotelem Admirał. To jest jedyny obiekt hotelarski w Legnicy, który zdecydował się na współpracę z nami w zakresie stworzenia tego izolatorium. Właściciel hotelu dziwi się zarzutom miejskiego rzecznika konsumentów. Z wynajmowania sal na pokazy sprzedażowe rezygnować nie zamierza. Hotelarz ma zapełnić pokoje, a nie czuwać nad tym, by to, co w tych pokojach się odbywa, było moralne i etyczne, wyjaśnia. Swoje stanowisko tłumaczy w rozmowie przed kamerą, choć nie zgadza się na pokazanie twarzy. Jeszcze raz nawet panu zadaję pytanie, co ma większą wagę, czy zdrada małżeńska w hotelu, czy sprzedaż garków za zawyżoną ceną? Ja uważam, że zdrada ma większy ciężar gatunkowy i idąc tropem rzecznika powinien dążyć do zamknięcia hoteli, bo takie rzeczy się odbywają w hotelu, a to jesteśmy świadkami jak gdyby nagminnych odbywania się tych rzeczy. Jaki efekt wywołało zawiadomienie rzecznika konsumentów? Służby wojewody odesłały nas w tej sprawie do legnickiego szpitala i sanepidu, nie chcąc jej komentować. Z kolei policja odwiedziła hotel, którego właściciel zapewnił, że pokaz odwołał. W rozmowie z nami przekonywał natomiast, że pokaz się odbędzie, bo nie ma powodów, by zmieniać plany organizatora. Funkcjonariusze będą mieć pod uwagę w sobotę ten hotel i na pewno pojawią się, aby sprawdzić, czy rzeczywiście nie doszło tam do zgromadzenia powyżej 5 osób, co jest wykroczeniem, a nawet też narażeniem na bezpośrednią utratę życia i zdrowia wielu osób. Jeden hotel, wiele kontrowersji. Jedno jest pewne, tak dużej reklamy bądź antyreklamy, jaką zafundowali mu w ostatnich dniach lokalni dziennikarze, właściciel pewnie nigdy nie byłby w stanie wykupić, szczególnie gdyby na promocję zaplanował przeznaczyć zyski z hotelowej kasy, która gdyby nie gotówka od organizatorów pokazów sprzedażowych, w dobie pandemii z pewnością świeciłaby pustkami.